Marcin Mastalerek, przewodniczący Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość. Dziś Młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości organizuje briefing prasowy pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wręczymy panu premierowi list, kolejny już list od Janka Emigranta do premiera Donalda Tuska. Janek Emigrant kilka dni temu w sprawie wizyty premiera Tuska w Londynie napisał list do Donalda Tuska, w którym prosił, by pan premier nie dziękował premierowi Cameronowi za to, że tyle tysięcy i tysięcy Polaków mogło wyjechać za lepszą pracą do Wielkiej Brytanii. Dziś Janek Emigrant przesyła kolejny list do pana premiera Donalda Tuska. Przesyła list w sprawie otwarcia granic do Austrii i Niemiec, w sprawie możliwości pracy Polaków w Austrii i Niemczech. Przez działania rządu Donalda Tuska, przez to, że połowa absolwentów nie ma pracy, już więcej absolwentów nie ma pracy niż ma, efektem tego będzie emigracja do Niemiec imienia Donalda Tuska. Proponujemy, by nazwać emigrację do Niemiec z powodu tego, że jest bardzo wysokie bezrobocie i młodzi ludzie muszą wyjeżdżać, emigracją do Niemiec Donalda Tuska. Według szacunków Ministerstwa Pracy, takich optymistycznych szacunków Ministerstwa Pracy, może wyjechać około 400 tysięcy osób z Polski. To tak jakby zniknęło jedno duże miasto w Polsce. To tak jakby jedno duże miasto się wyludniło. Młodzi ludzie wyjeżdżają z Polski, będą zmuszeni wyjeżdżać z Polski do Niemiec, dlatego że nie mają w Polsce pracy, nie mogą się tutaj rozwijać i nie mogą zakładać rodzin. Młodzi ludzie będą musieli wyjechać do Niemiec, dlatego że nie ma tutaj pracy i muszą za pracą jechać do Niemiec. To jest efekt rządów Donalda Tuska i dlatego proponujemy, by emigracja nosiła imię Donalda Tuska. Jest oczywiście... Pan premier Tusk ma oczywiście kilka sukcesów. Niektórzy emigranci wrócili, bo przecież w 2007 roku była obietnica, że emigranci wrócą. Wrócił na przykład Jan Wincent Rostowski i on dostał intratną pracę w rządzie. Ale myślę, że to była chyba jedna z nielicznych osób, które wróciły do Polski i uwierzyły Donaldowi Tuskowi, że w Polsce będzie praca. I jest jeszcze jedna postać w Polsce, która jest jedna osoba, która nie musi wyjeżdżać za pracą do Niemiec. Jest to Paweł Graś, który pełni taką rolę, można powiedzieć, hausmeistra u obywatela Niemiec. Także nie wszyscy mają takie, można to nazwać w cudzysłowie, szczęście, że mogą pracować jako hausmeister w Polsce u obywatela Niemiec. Muszą wyjeżdżać i pracować poniżej kwalifikacji, bo rząd Donalda Tuska nie potrafi młodym obywatelom zapewnić pracy i rozwoju w Polsce. I chcielibyśmy zaapelować do pana premiera Tuska, by podczas kolejnej wizyty w Niemczech, kiedy będzie spotykał się z kanclerz Merkel, żeby nie dziękował kanclerz Merkel za to, że młodzi ludzie mogą wyjechać do Niemiec. To pan, panie premierze, powinien przepraszać wszystkich, którzy są zmuszeni wyjechać za pracą do innych krajów, którzy są zmuszeni zostawić tutaj swoje rodziny. Powinien pan przeprosić ludzi, którzy chcieliby pracować w Polsce, a przez efekty pana rządu muszą wyjeżdżać i szukać pracy za granicą. Także panie premierze, niech pan nie dziękuje pani kanclerz Merkel za to, że Polacy są przez pana wypychani do pracy za granicą. I pewnie pan premier zna historię biblijną, jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej ich ojczyzny. Mamy takie wrażenie, że pan premier Tusk chce wyprowadzić Polaków z ich ojczyzny. Chce zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi młodych wyjechało z Polski, a wtedy pan premier Tusk będzie mógł się pochwalić statystykami, bo przecież zmniejszy się wtedy liczba bezrobotnych. Ludzie będą pracowali gdzie indziej, tylko nie będą płacili podatków w Polsce, nie będą pracowali na rozwój Polski, nie będą pracowali na polskie PKB. Także panie premierze, to nie jest rozwiązanie sytuacji bezrobocia. Wysyłanie młodych ludzi za granicę to nie jest rozwiązywanie problemów bezrobocia. Pan powinien się z problemem bezrobocia zmierzyć tutaj w Polsce, bo więcej absolwentów nie ma pracy niż ma i o tym mówią oficjalne statystyki. Dziękuję, przekażemy list od
Janka Emigranta panu premierowi Tuskowi. Rozdamy go oczywiście mediom i roześlemy. Także to jest już kolejna aktywność Janka Emigranta. I Janek Emigrant, który symbolizuje dziesiątki, który symbolizuje dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy byli zmuszeni za pracą wyjechać z Polski, będzie jeszcze aktywny, będzie pisał do pana premiera i w odpowiednim czasie myślę, że Janek Emigrant się ujawni. Dziękuję.